Witam Państwa w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku robię pierwszy mój w życiu, jak to mówię, nazwałem go unboxing. Unboxing, czy też pokażę, jak zapakowana jest karta. Mowa tu o karcie firmy MSI. Jest to karta najmłodsza z tej rodziny 1050 Titanium. Zakupiłem ją dlatego, że moja 750 już za bardzo nie wyrabia na tym sprzęcie, jeśli chodzi o to, co ja robię. I tutaj, żeby nie przedłużać, jak wygląda karta. Karta dotarła dzisiaj, troszkę zimno, ale jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak. 1050 GeForce GTX 1050 Titanium serii Gaming 10 albo X, jak ktoś złożył. To pudełko, no jak jeszcze jest tak. Natomiast z boku, tam w tył, są domy standard, opis, co dana karta potrafi, co dana karta może. Więc, żeby długo nie przechować, sprawdźmy, co jest w pudełku. Znaczy, po otwarciu, no wiadomo, standard zapakowania, jeżeli chodzi o MSI. Pudełko. Spróbuję to trochę na razie wyciągnąć. No może włożę. I co mamy? Co mamy w pudełku? Tutaj teraz troszkę kamerę, żebyście widzieli dokładnie. Spróbuję ustawić, aby zbierało. Niemniej, a pudełko. Co mamy na początku? Paczka, sprawdźmy, co na tej paczce jest. Tam jeszcze będzie. Muszę to otworzyć. Byłoby jakaś instrukcja, ale myślę, że poradzimy sobie. Mamy standardowo. Pudełko mamy. PPT, nic więcej, więc pudełko włożę. Pudełko fajne, z logiem wytłoczonym MSI. Było w tym pudełku. O, oferta. Okej. Co mamy? Fajna koperta. I mniej. Mamy naklejeczki. Instrukcja. No ale tutaj raczej przy montażu nie będzie mi to potrzebne. To warto na to sprawdzić, co może dana karta. No ta instrukcja też obszerna, składana. Także tutaj co mi potrzebne za narzędzia, co dalej. No, przy składaniu tyle już komputerów, powiedzmy, że powinien sobie poradzić. Widać instrukcja i chwytka do sterowni kabli. Od Windowsa 10 i driver standardowo włożymy. No może schowamy, już jest to po to, nie trzeba jej używać. Okej. Chyba jeszcze palce nie doszły, to chodzi, no. Mam jakieś tam minus 15. Co następne? Paczka. No jakaś krypta. I znowu mamy podziękowanie, że wybraliśmy zarejestrować, można produkt na stronie. No i sama karta. No jak widzicie, tak wygląda to w pudełku. Czy coś więcej tu jest, jak to można? No chyba nie ma, jest to platforma. No to by było. Jeżeli chodzi o pudełeczko, fajne, czarne, ładne, to wygląda z drugiej strony jak wygląda. Pudełeczko. I teraz to, co najlepsze. Czyli otwieramy. Zabawę zapakowanie. Będzie na bok. I tak oto wygląda
1050 Titanium. Jeszcze z folią tutaj. No oczywiście folię należy ściągnąć po ściągnięciu. Po ściągnięciu dokładnie tak. Z boku. Tutaj wejścia, czyli przy wejściu mamy DVI. Jak to czytałem, powinno być HDMI, co jest, i DisplayPort. Dokładnie. Mam DisplayPort, HDMI, znaczy tak, HDMI i od DVI. Z względu, że ja będę korzystał z wszystkich oprócz DisplayPortu, no tutaj sobie zostawię. Z drugiej strony coś takiego. Dokładnie. Podejrzewam, że po zamontowaniu no, będzie w ten sposób, czyli jeżeli popatrzę z waszej strony, to tam mają się świecić tutaj te dopusty czerwone. No i też ma świecić tutaj na mezji. Jak to widzicie dokładnie i wszystko, to dopiero mogę powiedzieć po montażu jej własnej lampy i w tym zbadaniu, co się polepszyło, czy warto było kupić. No w porównaniu jeszcze do mojej 750, czyli dodatkowo zasilanie do karty. Zobaczymy jak podskoczy wskaźniki i wszystko. Także w następnym odcinku pokażę dokładnie po montażu już test na 3D Marku. Jak to wychodzi. Ostatni, z tego co pamiętam, to coś tam mój sprzęt coś pobił, jakiegoś tam laptopa gamingowego. Nie była to może jakaś tam oszałamiający wynik. No ale sprawował się do tej pory i sprawuje się dobrze. Natomiast jak mówię, na tą kartę trochę poczekałem ze względu, że no, musiałem wiedzieć, że to co jest potrzebne do pracy, więc do tego nie zmieniamy. Czego ktoś zapyta MSI, nie na przykład Asus, GeForce. Jeżeli chodzi o parametry, to w jednych MSI wygrywa, jeżeli mówimy o tej modela 1050 Titanium, wygrywa i tutaj ja sobie z boku mam kim przykrywa. Jeżeli chodzi o dwa w sumie najważniejsze parametry, traktowanie pamięci, traktowanie jedzenia, to tak, w traktowaniu pamięci MSI ma 7108, jak to podają, gigabyte to już przekrywa, bo ma 7008 i tak samo Asus 7008. Natomiast jeżeli chodzi o traktowanie rdzenia, to sama ta karta 1379, Asus odpala o 1290, natomiast Gigabyte ma 1392. Tutaj no, nieznaczna przewaga, jeżeli chodzi o Gigabyte'a, no ale jeżeli mam cały sprzęt, znaczy cały sprzęt, no płytę pamięci, to nie mam od MSI, ale płyta i wszystko, dlatego no, płyta M3, nie mówię, że MSI, więc wymieniam moja decyzja, aby pozostać na tej karcie tej firmy. No i w takim wyglądzie. Oczywiście można kupić bez wersji gamingowej, czerwonej, z podświetleniami inną, o tych samych też parametrach. No ja, że mam płytę gamingową i wszystko, to decyzja taka jak inna. No jak mówię, w następnym odcinku zapraszam Państwa, bo będą już testy tej karty, jak w porównaniu do 750 Titanium, co się wzmocniło, co dało więcej, czy no, na same parametry patrząc, musi tu dać coś więcej, więc jak wygląda, też pokażę, jak się prezentuje w kompie. Także zapraszam na drugi film z serii 1050 MSI. Do zobaczenia, do następnego odcinka.